Chorwację, moim zdaniem, można podzielić na dwie wyraźne części: wybrzeże i reszta, czyli to, co nie jest wybrzeżem. Różnica jest widoczna gołym okiem. Widoczna jest w cenach większości produktów. To jakby dwa oddzielne światy. Na wybrzeżu można poczuć się na jakiejś tropikalnej wyspie, a z kolei w części kontynentalnej żyją sobie ludzie bez żadnych luksusów, nadzwyczajnych widoków, po prostu tak jak każdy inny człowiek w Europie. Na wybrzeżu wszystko jest nastawione na turystów, więc miejsc, gdzie można zostawić pieniądze, jest po prostu bez liku. Natomiast oddalając się od wybrzeża, miałem sytuację, w której jadąc ponad 100 km zwykłą ulicą, mijałem wiele wiosek, a o jakiejkolwiek stacji paliw nie było żadnego śladu. Dopiero rezerwa w zbiorniku paliwa zmusiła mnie do powrotu na wybrzeże. A po co zapuściłem się w tamte rejony? Chciałem właśnie sprawdzić, czy w pewnej odległości od wybrzeża są inne ceny na stacjach paliw, bo przed wyjazdem czytałem w internecie, że tak jest. Okazuje się, że chodziło chyba o okolice Zagrzebia i bardziej na północ od Zagrzebia, bo tam faktycznie było nieco taniej niż na wybrzeżu. Ale różnica była minimalna. Na przykład na wybrzeżu cena za litr benzynki 95 to 10,41 kun, to na północ od Zagrzebia cena wynosiła 10,39, więc różnica jest minimalna. Nie ma więc absolutnie najmniejszego sensu wyjeżdżać poza wybrzeże w poszukiwaniu jakiegoś tańszego paliwa, bo najczęściej niczego nie znajdziemy. O wjeździe na teren Chorwacji od strony północnej nie zauważymy niemal żadnej różnicy między tym, co było wcześniej w Polsce, w Czechach, w Słowacji, w Słowenii, Węgrzech. No może nieco wyższa temperatura, bo to jednak bardziej na południu. Niemniej w tym momencie temperatura jeszcze nie jest wyraźnie wyczuwalna. Jadąc dalej na południe, musimy przejechać przez Góry Dynarskie, które ciągną się aż do samego wybrzeża. To właśnie one wpadają do Adriatyku, nadając wybrzeżu niesamowitego wyglądu. Z jednej strony góry, a z drugiej od razu morze. My jechaliśmy trasą numer 23 z Zagrzebia do miejscowości Seni. Prowadzi ona bardzo krętą drogą, szczególnie w końcowym odcinku. Winkli jest tam tyle, że już powoli miałem ich dość. Ponad 100 km winkli po górach zaspokoi każdego, nie ma innej opcji. Ostatnie kilometry są o tyle spektakularne, że już z dużej odległości i dużej wysokości widać Adriatyk. A to robi duże wrażenie. Już wtedy czuć wyraźny skok temperatury. Po prostu po stronie gór od strony morza jest ciepło jak w tropikach, a od strony kontynentalnej jest tak jakby troszkę cieplej niż w Polsce, jeśli mogę tak powiedzieć. Co do temperatury, z jaką miałem do czynienia, to kilka przykładowych temperatur w czasie dnia na początku lipca. Godzina 6 rano 22 stopnie, około godziny 15 35 stopni, dopiero po zachodzie słońca poniżej 30 stopni. Jeśli ktoś kocha słońce i ma zamiar całe dnie opalać się na plaży, to Chorwacja jest bardzo dobrym wyborem. No może trzeba pomyśleć o czymś grubszym na plażę do leżenia, bo tam są po prostu kamienie i leżenie na ręczniku lub kocu w ogóle nie wchodzi w grę. Raczej materac dmuchany lub gruba karimata, ale bardzo gruba. Taka niedogodność, no niestety. Do tego chodzenie po dnie Adriatyku przy brzegu bez obuwia jest bardzo ryzykowne ze względu na bardzo dużą ilość jeżowców, których nadepnięcie może się skończyć bardzo nieprzyjemnie. Jeśli już dotarliśmy do brzegów Adriatyku, to oczom naszym ukaże się naprawdę nieprzeciętny widok. Góry wpadające wprost do morza. Miejscowości nadmorskie można z powodzeniem porównać do tych występujących we Włoszech czy w Hiszpanii. Z punktu widzenia motocyklisty najbardziej interesującą pozycją jest droga numer 65, którą można jechać mniej więcej do wysokości Szybernika. Od tego momentu proponuję zmienić drogę na drogę numer 8, która prowadzi bliżej wybrzeża, a 65 wewnątrz lądu. Ósemką dojedziemy do samego końca Chorwacji, czyli granicy z Czarnogórą. Po drodze trzeba będzie wjechać na terytorium Bośni i Hercegowiny, ale to jest dosłownie kilka czy kilkanaście kilometrów i znowu wjeżdżamy na teren Chorwacji. Kontrola na przejściu granicznym jest, ale motocykliści po prostu okazują dowód osobisty i tyle, i jedziemy dalej. Dopiero jak ktoś decyduje się na podróż do Czarnogóry czy Albanii, musi przygotować dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny pojazdu, no i oczywiście zieloną kartę. Paszport nie był wymagany, przynajmniej jak przejeżdżałem w lipcu 2018. Cały ten czas poruszamy się niekończącymi się serpentynami. W
Winkle nie mają końca, a krajobraz jest tak niesamowity, że nie sposób się wszędzie zatrzymać i to utrwalić za pomocą aparatu lub kamery. Niestety, jest to złudna przyjemność, która w mgnieniu oka może zakończyć się dramatem. Pamiętaj, że poruszasz się na terenie obcego kraju w odległości od 1000 do 2000 km od Polski. I każdy problem ze zdrowiem czy awaria motocykla to nie jest problem, tylko cała góra problemów. Tutaj raczej nie ma co liczyć na pomoc znajomego, który w Polsce ewentualnie by podjechał i nas ściągnął z trasy. Będę to powtarzał wielokrotnie. Drogi aż proszą się, by schodzić na kolano i wielu tak robi. Ale pamiętaj, że wywrotka to niekończące się pasmo problemów. Miej to na uwadze. Drogi w Chorwacji mamy więc opanowane. Zapraszam więc do kolejnego odcinka, w którym popowiadam, w jaki sposób znaleźć dla siebie odpowiedni nocleg. Tak, jest kilka możliwości i różnią się one cenowo, jak i standardem. No a co za tym idzie, naszym komfortem w takim miejscu. Podpowiem też, w jaki sposób szukać dla siebie noclegu, bo to też nie jest takie oczywiste, jak mi się początkowo wydawało. Zapraszam więc serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!